Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dzisiaj znowu będą fryzury. A to dlatego, że ostatnio zapytałam was, czy macie ochotę na to, żebym pokazała wam, jakie są moje sposoby na zrobienie koczka. A wy doskonale o tym wiecie, że ja uwielbiam chodzić w koczku, tak samo jak w kucyku, wysokim kucyku. Więc dzisiaj przedstawię wam takie właśnie moje propozycje na to, jak wykonać taki koczek na różne sposoby. Być może któraś przypadnie wam do gustu albo też sprawdzi się w przypadku waszych włosów. Także zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Pierwsza propozycja. Musicie przygotować szczotkę, gumkę i dokładnie wyczesać włosy, a następnie związać je wysoko w kucyk, tak wysoko jak będzie wam to pasowało. A teraz przygotujcie sobie gąbkę w kolorze waszych włosów. Taką gąbkę dostaniecie praktycznie wszędzie, nawet w Rossmanie, w różnych wielkościach. Zakładacie ją u nasady kucyka w ten sposób. I teraz to, co musimy zrobić, to obkręcić włosy właśnie na tej naszej gąbce, tak żeby ją po prostu zakryć. I robicie to do momentu, aż całkowicie zakręcicie włosy właśnie na gąbce. Kiedy już to zrobiliśmy, to teraz musimy przymocować końcówkę naszych włosów przy pomocy specjalnych spinek. To są takie wsuwki, które stosujemy właśnie do koczka i w ten sposób włosy będą się trzymały. Na zakończenie lakier modelujemy, przygładzamy, no i proszę bardzo, koczek gotowy. Moi drodzy, lecimy z kolejną propozycją na koczek. Znowu będzie nam potrzebna szczotka, gumka i wyczesujemy dokładnie włosy, związujemy w kucyk tak wysoko, jak będzie wam to odpowiadało. Będzie wam potrzebna druga gumka i teraz nasz kucyk musimy trochę podtapirować, żeby dodać mu objętości. Kiedy włosy już są podtapirowane, to teraz zwijamy je w taki rulonik, owijamy wokół gumki i będzie wam potrzebna teraz druga gumka, którą ściśniemy włosy i wymodelujemy koczek. Na zakończenie znowu wsuwka do koczka. Zobaczcie, w ten sposób mocujemy koczek, żeby nam się nie ruszał i modelujemy go właśnie przy pomocy takich wsuwek. Przy pomocy lakieru możecie sobie tutaj przygładzić koczek, wystylizować, przygładzić włosy i mamy gotową kolejną propozycję. Jesteście gotowi? Lecimy z trzecią propozycją koczka i tym razem przyda wam się taka sprężynkowa gumka. Włosy należy dokładnie wyczesać i związujemy włosy gumką, ale nie do samego końca, czyli robimy sobie taki
kucyk, zobaczcie, z koczkiem i tą część włosów, która nam została, owijamy wokół sprężynkowej gumki. To jest propozycja koczka, którą bardzo często możecie zobaczyć m.in. u Małgosi Rozenek. Włosy mocujemy przy pomocy spinek. Trochę lakieru i mamy gotową już trzecią opcję na koczek. Ostatnia moja propozycja, znowu szczotka, gumka i wyczesujemy włosy. I teraz będziemy wiązać włosy podobnie jak wcześniej, co prawda z inną gumką. Czyli też nie do samego końca robimy kucyk, nie przekładamy włosów do samego końca, zobaczcie. Robi nam się taki koczek i ta odstająca część, wystająca część włosów musi być podwinięta pod gumkę. Czyli zawijamy ją sobie na naszą gumkę i robi nam się taki podwójny koczek. I teraz znowu łapiemy za wsuwki do koczka i zobaczcie, musimy sobie przypiąć te włosy, wymodelować koczek. Ja to robię najczęściej w trzech miejscach, tak jak widzicie tutaj po dwóch stronach i tył, dzięki czemu całkiem fajnie to wygląda, a koczek też się nie rusza. I znowu lakier. I gotowe. Proste? No pewnie, że proste. Dajcie koniecznie znać, który z tych koczków, które Wam dzisiaj pokazałam, najbardziej Wam się spodobał, sposób, który najbardziej przypadł Wam do gustu. No i oczywiście czekam na Wasze komentarze, jak już wypróbujecie te sposoby, jak się u Was sprawdzają. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się oczywiście w następnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa!